Dzień dobry w kolejnym odcinku. Dosłownie wstałem 2 minuty temu. Jestem na jakiejś stacji, nawet do końca nie wiem jak, bo wczoraj mnie spanie wzięło, a jak mnie spanie bierze, to ja potrafię półprzytomny gdzieś dojechać, staję i idę spać. I właściwie to nie wiem gdzie jestem, pod jakąś restauracją. Tu jest jakaś stacja paliw. Nadal nie mam internetu. I trzeba ten internet dzisiaj ogarnąć, bo bez internetu to wiecie, jak bez nogi. No, jedna rzecz z głowy, ale za to na głowie, a nie z głowy, powinny na tej głowie wylądować okulary przeciwsłoneczne. Jest taki skwar i upał, znaczy może nie tyle ciepłota, co bardziej te słońce, które wali po oczach, a tu wszystko jest jakieś takie białe. Na autostradzie nowo pobudowana stacja, to jest dosyć taka rzadkość w Albanii, żeby gdzieś tutaj był jakiś prysznic na stacji, a jeszcze darmowy, tak jak tutaj, to już w ogóle. Skorzystałem, teraz trzeba ogarnąć tą simkę w końcu. Od razu się lepiej czuję, jak się tak wykąpię. 44 minuty? Niemożliwe. Aha, bo to mi każe zawracać tam na autostradzie. To nie, bez sensu, nadrobię masę kilometrów. Tu jest jakieś takie cienkie, tylko nie ma połączenia, a to jest chyba to. Dobra, wbijam się tam. Nie ma szans, że ja będę jechał tyle autostradą. Dobrze zrobiłem. Niepotrzebnie bym... Ile teraz? 44 minuty były, się na południowy a 35 minut jest nową trasą. 11 minut niepotrzebnie bym stracił i z 30 km albo z 20 na ten zawijas. Tutaj musiałem się zatrzymać, żeby... O kurde, nie no, zaraz wam to pokażę. Piękne rzeczy, piękne. Jestem w raju, mam kociego przyjaciela i taki widok. Ta przestrzeń, ten widok na Kołobrzeg, na panoramę miasta. A dlaczego ty do mnie miałczysz? A dlaczego ty do mnie miałczysz? Miau. Co się drzesz? Co chcesz mi powiedzieć? No powiedz coś teraz ładnie. Teraz nie, na złość mi zrobisz. Zamknięty, postawiony byle jak na drodze, zresztą jak wszystkie. Podoba mi się ta wolna Amerykanka. Po prawej stronie ma być punkt one. Pamiętam, że z tego była naprawdę dobra sieć, nielimitowany internet. Odyn miał Vodafona i coś tam było trochę gorsze. O, fajny ten punkt. Taki nie za otwarty. Dobra, jadę dalej. Następny punkt ma opinię 2.1. Te punkty wszystkie mają takie opinie. Godzinę ponad? O kurde. Dobra, ale to już w stronę Xamila to. Niech będzie. Ale śmierdzi spalenizną, ostatnia godzina przez te góry to był dramat. I to mimo, że cały czas hamowałem biegami, a nie hamulcem, to i tak mi hamulce się zjarały. Na szczęście powoli manipulator hamulca twardnieje, bo był tak miękki, że wpadał mi w podłogę. Przez chwilę się aż wystraszyłem. Nie widać tu tego ich salonu. Teoretycznie powinien być, na stronie One jest wymieniony i na Google Mapsach, ale nie ma zdjęć, trzeba będzie szukać. Zupełnie nie znałem tej części Albanii, a wygląda naprawdę fajnie i na powrocie sobie tutaj na pewno wpadnę na tą plażyczkę. Czemu nie teraz? No bo kurde, jadę do tam, gdzie mam jechać. Nie będę robił przystanków i na 5 razy się zatrzymywał. W miarę szybko się robi głęboko. Można by tu spróbować swoich sił na powrocie. Chyba będę miał szczęście otwarte i to wygląda tak w miarę profesjonalnie. Oczywiście muszą być przygody. Siedzą dwie panie, które chyba 40 minut mi tą kartę rejestrowały. Przyszło do płacenia, no i nawet taki oficjalny, duży, ładny salon, tylko cash, więc bankomat mają przed placówką bez problemu. Bankomat pobrał pieniądze, ale już mi ich nie wydał. Na szczęście po całej akcji mi te pieniądze zwrócili od razu, wróciło mi na Revoluta. No i teraz szukam kolejnego i chyba znalazłem, dokładnie, naprzeciwko, wszystkie trzy. Union Bank, tu chyba wypłacałem kiedyś, Raiffeisen i Tirana Bank.
który wybrać? Cztery! Jeszcze jakiś kolejny. Co to za miejsce? Przeszło, cztery papierki mi wydało, wypłaciłem sobie 20 tysięcy leków, czyli 9 stówek. Myślę, że na 10 dni to kurde, z zapasem, z dużym zapasem. Ale opłata jest jednorazowa od wypłaty, dlatego stwierdziłem, że większą kwotę jest sensowniej brać. Pełny sukces, nareszcie mam internet. Co prawda muszę teraz stary telefon ze sobą nosić, bo w tym nowym jest moja aktualna karta, no ale już trudno się mówi, trzeba będzie jakoś przeżyć. 70 km, 2 godziny. Jaki z tego wniosek? Nadal będę jechał po górach. Niestety. Halo? Czy panie tutaj się nie zagalopowały troszeczkę? Komu wy tu uciekłyśta? Nie, ten to tam na spokojnie, prosto w niej. Dobra, to ja się z nimi tak bawię, żeby ich czasami nie dotknąć. A tu jadą na niej i one schodzą. Wytresowane. Mućka. Dojechałem. Nawet się trochę podziało, ale nie miałem okazji, żeby ponagrywać, więc wam to szybko opowiem. Dojechałem do moich dwóch znajomych z Polski. Nie wiem, czy oni chcą być nagrywani, więc na razie nie będę o nich tam opowiadał. Jeżeli będą chcieli, no to wtedy będzie zgoda. Rok temu próbowaliśmy dostać się na plażę. Ja bardzo ją cisnąłem, ale niestety była brama zamknięta tak jak teraz. I teraz spotkaliśmy kolejnych Polaków, którzy stamtąd wracali, tylko ci Polacy to byli Polacy wędkarze. I mówią, że bez problemu można tędy przechodzić. Gadali z właścicielem, a tu są jakieś duże, długoterminowe remonty i nikomu to nic nie przeszkadza. Ci wędkarze przed chwilą znowu wracali, więc dopytałem, czy jest tam jeszcze ta dwójka z detektorem, bo nie mam z nimi kontaktu. Mówią, że są i że jak oni to mówili, że tu chyba nikogo nie było. Ja mówię, to co, coś fajnego pewnie znaleźli. No chyba dwie albo cztery już obrączki. Oczy mi się zaświeciły, mówię, idę do nich dołączyć. Tylko, że tu jest 3 km, 40 minut z buta. Wziąłem rowerek, spakowałem wszystkie potrzebne graty, pianki, ręczniki, żeby tam się przebrać. No i prawdopodobnie sobie tędy po prostu podjadę. 40 minut z buta w jedną stronę. Oni dokładnie szli, bo się pytali o czas. 3 km około. Nie mam gąbki, zdjąłem ją do wody. Ta od GoPro w miarę pasuje i tego wiatru już nie było w tych ostatnich odcinkach. Teraz się znowu pojawi. No do wody nie będę brał, bo gąbka nasiąknie słoną wodą i potem wszystkie mikrofony się zalepiają solą z tej wody, jak ona przeschnie. Najważniejsze to się nie wypieprzyć i będzie dobrze. Piękna plaża. Spotkałem właściciela po drodze, mówi, że maksymalnie godzinę. Mówię, czemu? Bo bramę zamykałem. Mówię, ale już jest zamknięta. A mogę sobie przejść obok? A, dobra, to siedź do wieczora, ale no fire. Najważniejsza rzecz, no fire. Zero ognisk, zero niczego. Tam są dwa gagatki w wodzie. Ja już z nimi pogadałem. I tak się podjarałem, że oddechu złapać nie mogę. Nie przeciągam, nie gadam, bo jak widzicie jest zachód. Być może posiedzimy tu do pierwszej, drugiej. Ja mam werwy niesamowicie dużą ilość. Dwa dni siedziałem na dupie. Chcę do wody. Pierwszy sygnał, 32. Nie znam w ogóle cyferek. Czy to będzie coś złotego? Skądże? O, jakiś dziwny taki owoc albo jakieś... O nie, to srebro. Nie, miedziucha. Ale biżuteria, już na samym wejściu. Znajomi z Polski nie chcą być publicznie nagrywani. Proszę, co tu ciekawego jest? Stara moneta czy współczesna? Współczesna. 10 leków. Na monety to się chyba nie będę odpalał, bo tutaj ciekawsze rzeczy wychodzą. Bardzo zjechałem z czułości, żeby wyciągnąć... nie wiem co, puste sito. Nie wyciągnąłem. Prawdopodobnie dokopany. Tak, dokopany. Kawałek ołowiu, jakiś kryształek, coś takiego. O ile to to. Prawdopodobnie tak. W międzyczasie kilka było monetek, a teraz pierwsza 100 lekówka, czyli 1 euro. To myślę, że już mam koło 3 euro, 15 ziko. Ciekawe, czy by się za to wyżyło. Czy to złoto? Czy to złoto? Nie, jakiś badziew. Ale zaświeciło się. Cały czas jest nadzieja, jeszcze około godzina poszukiwań mi została. Skończyło się Eldorado. Dostałem telefon od właścicielki tego miejsca i o ile pracownicy nas wpuścili, mówią, że nie ma problemu, to był telefon od właścicielki. Jeden z pracowników, kompletnie inny, który mnie tutaj wpuszczał, przyszedł, dał telefon, my boss. I sobie pogadałem. It's private property, no golding here, no searching gold here. Tak się dowiedziałem, także... Fajnie było, ale się skończyło. Nie wiem, jak wygląda tu prawnie, czy woda wolno, plaża nie wolno. Oni sobie tu raczej uzurpują prawo do całości tego, co tutaj się znajduje. I idź pan z pieprzem i stąd najlepiej. Przyjdziemy w nocy. Udało się, no miejscówka przednia. W ogóle nie wiem, co to jest. Tu flaga NATO wisi.
O co to chodzi? Albania? Nie mam pojęcia, zmieniamy miejscówkę na jakieś klify. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest ta plaża, gdzie w tamtym roku tak tłukliśmy. No i tu już nie ma podobno rewelacji, ale jest zgoda, więc na pewno spróbujemy. Tam dalej nie ma w ogóle zgody. Kurde, jak to ładnie nagrywa. GoPro już tutaj nic nie nagrało ciekawego, a tu proszę, piękny obrazek. Całkowicie inaczej to wygląda. Dachu nie było, to wszystko zwijają poza sezonem. Dokładnie. I nawet pod tymi leżakami szukałem tutaj gdzieś w tych kamulcach. A teraz wszystko... Nie no, ładne takie, tylko zagrodzili. Zagrodzili tu wejścia. Chyba powinniśmy w ogóle stąd wyjść. I leżaki są. Leżaków w ogóle nie było wtedy. Także jeszcze trochę za wcześnie przyjechałem, tak? 2-3 tygodnie później może. Nie wiem, zresztą to jest gadanie głupot i zgadywanie. Ja Złotka nie znalazłem, ale tajemniczy kompan podróży, Maciek go nazwę na potrzeby filmu, bo chcę pozostać anonimowy. Znalazłem Złotek i chcę to okebabić. Niestety knajpa, w której byliśmy rok temu, jest zamknięta. Miejscówka bardzo ładna, trzeba zaraz wywalić wszystkie piany, inne głupoty, ale jaki widok. Tu już spałem, właściwie to spaliśmy kiedyś z Odynem, tylko tak 100 metrów tam dalej. Jeżdżę tak po tych swoich miejscówkach. Ksamil jednak to piękne miejsce. Warto było przyjechać tu od razu. Słychać to? Dawno już nie słyszałem śpiewów z minaretu. Zeżreć by się coś przydało, bo ja dzisiaj praktycznie nic nie jadłem. Głód zsie dosyć mocno, a trzeba okebabić. Taka jest tradycja. Ja Złota nie znalazłem, ale tajemniczy kompan znalazł. Więc co? Za darmo się wpieprzam i to tak dosyta. Także jakbym mówił zamiast w liczbie pojedynczej, albo raz w pojedynczej, raz w mnogiej i sam się w tym plątał, to ja sam się w tym plączę, więc wiecie jak jest. Tajemniczy kompan kiedyś pracował w FBI i teraz po prostu ludzie, których on zamknął, mogą się chcieć na nim mścić, dlatego nie chce się pokazywać. To nasze standardowe miejsce, gdzie byliśmy z Odynem, jest zamknięte, więc teraz coś takiego. Maciek, nazwę cię Maciek, żeby nie było. Przytaknij, jeżeli się zgadzasz. Maciek wybrał coś takiego prawdopodobnie, na dwie osoby. Mięso z jakimiś, no ten standard taki albański. O kurde. Maciek. Maciek zrobił taki myk, że zamówił talerz dla dwóch osób, ale dwa razy, żebyśmy się najedli. Dziękuję Maćku. Powiem wam szczerze, jestem z siebie dumny. Kolega Maciek troszkę tutaj przegrał, natomiast musiał wybyć w kierunku samochodów, ponieważ tutaj jest cash only. No i tego cashu brakło. Co by nie mówić, no to jak czekałem na Maćka, to tutaj nastąpiła sromotna porażka i moje zwycięstwo. Mogłem się z tobą podzielić, ale ty jesteś strachliwiec i się boisz podejść. A podzieliłbym się, bo dużo miałem. Teraz jeszcze tylko trzeba się przejść nad plażę, bo ciężko spać z tak obżartym brzuchem, ale smak zwycięstwa jest lepszy niż smak tego mięsa. Tak właściwie to ja chyba na jakiś czas się wyłączę. Wyszliśmy sobie się przejść, zrobić taki zwiad. Tutaj gdzieś złoty pierścionek znalazłem rok temu. Jakoś tak, pomiędzy tym pomostem a tą huśtawką, którą tam widać. Dobra, ja się wyłączam, melduję się już z powrotem w busie, a my se tu... No co, zrobimy rekonesans. Jakie tu ciekawostki. Tu za darmo można sobie wziąć. O kurde, jak skorodowało. Jak skorodowało od soli. Tu już trochę lepiej ten słupek wygląda. A te? A tu? A tu całkiem nie ma słupka jednego. Drugi jeszcze się trzyma. Tu już jakiś taki AGM-ik mniejszy, prądowo. 150. Bieremy, Maciek, już bym na ciebie kamerę najechał. FBI potem by mnie ścigało. Pięknie oświetlone. Zobacz, jakie ładne kolorki. No można by się zakochać w tym widoku. Po tym spacerze praktycznie poszliśmy spać, a przez to, że jest około 13 stopni w nocy, to ja właściwie jedyne, co w tym busie w nocy mogę robić, to spać pod kołdrą, bo inaczej to jest dosyć chłodnawo. Mam pełno pytań, co z camperbazą? Kto wysyła paczki? Co się dzieje? Czy sklep jest nagle zamknięty, jak mnie nie ma i tak dalej? Odpowiedź brzmi oczywiście nie. Jak to wszystko wygląda? No, mogę to wszystko robić stąd, zdalnie. Mam prąd, mam laptopa, mogę cały sklep obsługiwać sobie bez problemu zdalnie, z takimi widokami za oknem.
Dobra, dobra, ale przecież trzeba jakoś wysłać paczki i fizycznie ktoś tam musi być. A no niekoniecznie. Większość producentów ma coś takiego jak wysyłka zlecona, czyli dany towar może bezpośrednio od nich iść do klienta, a ja wysyłam e-paragon. I to jest bardzo fajna i nowoczesna forma, tylko jedyny minus, wysyłka jest 10 zł droższa niż na przykład mam ją bezpośrednio od siebie z domu, więc jedyne co to tracę 10 zł, co uważam, że i tak jest super, bo tutaj znajdę trochę tego złota, przynajmniej tak podejrzewam. Więc camperbaza normalnie działa, jedyne co to czasem mogę nie odebrać telefonu jak na przykład jestem w wodzie, ale to też nie problem, bo w razie czego to oddzwaniam, zresztą można dzwonić tam cały dzień, praktycznie całą dobę. Jeżeli nie śpię, to odbiorę i też nie ma problemu, więc te godziny teraz są całkowicie elastyczne. Zamówienia są wysyłane, wszystko hula. Poświęciłem dużo czasu na to, żeby to tak działało zdalnie i teraz to zbiera swoje żniwa. W dzisiejszym odcinku to koniec. Dzięki wielkie za to, że dotrwaliście do samego końca. Problemy z kamerą. Wiadomo, taki pierwszy dzień, trzeba to wszystko poustawiać, przerzucić się na życie w aucie z powrotem, także dziękuję wam za dotrwanie do końca i widzimy się. A może i nawet w piątki zacznę wrzucać dodatkowe odcinki, jak to zazwyczaj na wyprawie będzie. No, prawdopodobnie widzimy się w piątek. Także na razie, do zobaczenia, odmeldowuję się.